Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Patryk. Maciek. Dzisiaj zrobimy taki sobie talk show na temat edukacji fizjoterapeutycznej. Myślę, że będzie fajnie. Na początku trochę ponarzekajmy, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak jesteście osobami na studiach. Jak jesteście po studiach, to na pewno sobie zdajecie sprawę, że niestety studia z fizjoterapii niekoniecznie przygotowują Cię do indywidualnej pracy z pacjentem. Czułeś się po studiach gotowy, żeby... Nie, na szczęście wcześniej jeszcze robiłem technika masażu i tam trochę więcej pracowaliśmy po prostu jeden na jeden, a na studiach się dobrze przygotowaliśmy do pracy właśnie na oddziale albo przychodni do podłączania różnego rodzaju aparatury. No, wygląda to też w ten sposób, że na początku po studiach nie możesz pracować indywidualnie i to nie jest zły pomysł, także nie stresujcie się, bo jakby człowiek nie jest w ogóle gotowy, żeby otworzyć swoją firmę po studiach i przyjmować pacjentów i prowadzić ich od A do Z przez diagnostykę, jakieś terapię wdrażającą, na przykład pooperacyjną, a potem jakieś treningi. No nie jesteś w stanie tego zrobić, po prostu nie masz pojęcia na ten temat zbyt dużo. Nie znasz nowych standardów rehabilitacji, nie znasz najnowszych metod, nie znasz tak naprawdę całego... W sumie nawet z teorią masz trochę problem, czyli jak tę teorię, którą teoretycznie powinieneś kojarzyć pod kątem anatomofizjologii, przerzucić na taką pracę tak z pacjentem. I można rzeczywiście dużo błądzić i gdzieś tam tych kursów szukać czegoś dla siebie, bo ofert jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trochę my tak robiliśmy. Kilka kursów, jak sobie teraz pomyślę, to nie było specjalnie potrzebne, patrząc pod kątem tego, jak ja pracuję teraz. Ale nie za bardzo poznam osobę, która pracuje jakoś fajny, spójny temat, tylko ktoś robił coś, co mi się podobało, ale inne rzeczy, które by to już mi nie podobało i musiałem sobie coś indywidualnie zrobić dla siebie i trwało to lat 7. Kosztowało 70 tysięcy, więc można zrobić to... Nie liczyłem. Nie licz nawet. Bo nie. To, no ale nie, chociaż to jest fajne. Mówić, kurde, to ja sobie na przykład policzyłem, jak ostatnio podniosłem stawkę w swoich usług, mówię, ej, to dużo pieniędzy wydam, muszę podnieść stawkę. To mi się nigdy nie zwróci. No okej. Okay. No. Natomiast, słuchajcie, sprawa wygląda tak, dlatego, że zbliża się nowy rok i w nowym roku tak naprawdę okazuje się, że u nas będzie całkiem dużo fajnych szkoleń. I już jest sporo takich osób, które decydują się na przykład na pierwsze szkolenie u nas. Najczęściej to jest masa szkolenia mukich i jakby podoba im się nasz system pracy i się okazuje, że oni jakby dalej brną sobie w szkolenia, które są u nas. Nie tylko te, które prowadzimy my, ale też inni świetni instruktorzy. I się okazuje, że te osoby kończą sobie tych szkoleń 4 albo 5 i mają całkiem fajny, spójny system pracy. Bo oczywiście wszyscy nasi instruktorzy podjął w bardzo podobny sposób pracują. I to się ludziom podoba. I się okazuje, że oni też by chcieli w ten sposób pracować, więc tak naprawdę gdzieś przeprowadzamy ich tak naprawdę od tego momentu, kiedy oni są jeszcze na studiach, tak naprawdę do takiej samodzielnej pracy z pacjentem pod kątem pracy manualnej, bo u nas też nie ma szkoleń treningowych, stricte ruchowych, więc tak naprawdę to jest taka praca oparta na terapii manualnej i powiedzmy bardziej stawowej, ale też tkanki miękkie, plus no, różne takie metody odruchowe, tak? Gdzieś tam pinopresura, różne techniki właśnie energizacji mięśniowej, no dużo takich bardzo fajnych, visceralne, dużo bardzo fajnych rzeczy. I chcielibyśmy Wam troszeczkę przedstawić całą tę ofertę i Was tak poprowadzić, co ma sens i ewentualnie w jakiej kolejności to robić, bo dużo osób się pyta i zamiast po prostu im każdemu indywidualnie odpisywać, odpowiadać, to myślę, że ten film będzie fajny, żeby właśnie tak Wam to przedstawić. I teraz tak. Najwięcej osób, które trafia do naszej firmy szkoleniowej, można tak powiedzieć, trafia w pierwszej kolejności na kurs masaż kinemokich, który jest prowadzony przeze mnie i przez niego. I w tym kursie pomagają też nam inne osoby, tak jak Grzesiek Masztalerz albo Krzysiek Kwieciński. Więc tam jest przynajmniej tak, że zawsze kręci się dwie osoby i ma pieczę nad tutaj naszymi kursantami. Kurs jest zawsze na 20 ileś osób. I rzeczywiście jest super fajnym wstępem do terapii, dlatego że pod kątem diagnostycznym jest tak, że Maciek, ty prowadzisz wywiad. Wywiad. Tak, cały czas takie kliniczne rzeczy rozumiemy. Tak. Mamy jakby... Dokładnie omawiamy sytuację, że jak przychodzi pacjent do gabinetu, to na jakie rzeczy stawiamy jakby taką szczególną uwagę w trakcie rozmowy, później w trakcie badania, później staramy się to złożyć jakby w jedną całość, później na sobie. Już w trakcie zajęć pracujemy mniej więcej w taki sposób, zachęcam do tego, żeby gdzieś tam te swoje problemy starać się rozwiązywać. Także no, robimy to już tak, jak to ma wyglądać później
na żywo w gabinecie. Myślę, że spokojnie na kursie masażu tkanek mokrych, jak ktoś chce pracować pod kątem terapii manualnej tkanek miękkich, to naprawdę myślę, że pierwsze lata nawet można byłoby swojej pracy bazować, łącząc to z wiedzą anatomiczną, z fizjologiczną, naprawdę bardzo fajne rzeczy można tutaj w swoim gabinecie osiągnąć. I on jest właśnie, tak jak Macie powiedział, poprowadzony w ten sposób, że jak powiedzmy kurs trwa 6 dni, to jest 6 dni ciągiem, i to jest tak, że jak ktoś te 6 dni skończy, tak by 7 dnia dostał pacjenta, to myślę, że mógłby go nawet zacząć fajnie prowadzić pod kątem dobrych pytań w wywiadzie, dobrej palpacji pod kątem protokołu, dobrej analizy posturalnej, a i później fajnie wdrożonych technik terapeutycznych. I to jest naprawdę spoko. Oczywiście to nie jest tak, że wychodzicie po kursie, po prostu wszystko mówicie perfekcyjnie, dlatego że no, trzeba się do tych technik przyzwyczaić i trzeba je wielokrotnie powtarzać, wykonywać, żeby po prostu tego skilla mieć fajnego. Tak to wygląda. Drugim szkoleniem, które było i które prowadziliśmy my, ale już nie prowadzimy, jest terapia punktów spustowych. I to jest, myślę, że bardzo fajne uzupełnienie też pracy z tkankami miękkimi. Szkolenie prowadzi Leszek Wiśniewski. Jest to super doświadczony nauczyciel, który się chodzi o lata doświadczenia, zarówno w przekazywaniu wiedzy, jak i w pracy ma najwięcej w naszej ekipie. Więc naprawdę myślę, że szkolenie jest petardą w ogóle. I tam można rzeczywiście sobie fajnie rozbudować to. Tak naprawdę można byłoby zacząć, według mnie, albo od masażu tkanek mokich, albo od terapii punktów spustowych. Bo tak naprawdę tutaj jakby wychodzimy od bardzo podobnego pułapu i te szkolenia się fajnie zazębiają, więc chcecie zrobić u nas szkolenie pod kątem punktów spustowych jako pierwsze? Nie ma problemu, możecie lecieć. Chcecie ewentualnie pracować fajnie po masażu tkanek mokich? Tym bardziej można zrobić i to jest coś, co też dzisiaj na początek terapii swojej drogi terapeutycznej bardzo mocno tutaj rekomendujemy. Ewentualnie trzecim szkoleniem, o którym można byłoby zacząć, ale troszeczkę od innej strony, narzędzia. To jest terapia narzędziowa tkanek miękkich z Marcinem Zarzębowskim. Natomiast ja osobiście wolałbym, żeby ludzie zaczęli uczyć się pracy rękoma manualnie i potem jak na przykład stwierdzą, że w ich pracy, bo tam przychodzą, nie wiem, pracują gdzieś przy boksie crossfitowym, albo pracują ze sportowcami, albo się okazuje, że po prostu mają, nie wiem, są kobietami, mają małe rączki, małe siły bardzo, a chcieliby pracować właśnie pod kątem gdzieś tam, powiedzmy, odnowy biologicznej, gdzieś tam pracy, powiedzmy, z takimi osobami no, większymi, to nawet byłoby to fajne, żeby zacząć od MTG, załóżmy od punktów spustowych, stwierdzić ok, ale ja potrzebuję jeszcze ewentualnie troszeczkę więcej mocy momentami i wtedy sobie iść na właśnie terapię narzędziową tkanek miękkich. Tak bym to ujął. I jak już jesteśmy przy temacie Marcina, to myślę, że fajnie byłoby tutaj powiedzieć o takim warsztacie, może być jednodniowym kursie, który bardzo często jest organizowany wspólnie z narzędziówką, czyli o możliwościach pracy z blizną. I no co tu dużo mówić, miejsce, praca z miejscem urazowym to jest klucz często do sukcesu. To super ważne. Nie tylko pod kątem tego, że nie wiem, macie osobę po cesarce i fajnie było pracować, ale tam Marcin, tam w ogóle to jest taki mini wstęp do tego, żeby sprawdzić i ocenić, jak ten uraz mógł wpłynąć na całe ciało. I już bardzo fajne narzędzia są tam przedstawiane, więc to jest tak, coś. Trzeba pamiętać o tym, że często dolegliwości, które pacjent może zgłaszać, mogą być zupełnie nie w tym miejscu, gdzie jest to miejsce urazu, albo gdzie jest ta blizna. Nie? Więc warsztat o tyle jest fajny, że są też pacjenci, którzy mają różnego rodzaju właśnie, powiedzmy, gdzieś tam blizny pooperacyjne, półurazowe i tam sobie z Marcinem kursanci pracują z tymi pacjentami, więc naprawdę jest to coś fajnego, dobrze mieć to w swoim asortymencie i tam są przedstawione różne możliwości pracy pod kątem pracy manualnej, narzędziowej, coś chyba z igłami jest, w zależności od tego, jaki pacjent trafi, pinopresura pojawia się, więc jest jak najbardziej spoczko, polecamy serdecznie. Kolejnym kursem, ale już takim trudniejszym i myślę, że bardzo fajnym uzupełnieniem tego, co mówiliśmy przed chwilą, jest kurs dysbalansu kręgosłupa. Terapia dysbalansu kręgosłupa z Kamilem Marachowskim. Wcześniej on był w takiej formie, że trwał 3 dni. Teraz trwa 4, bo Kamil ewidentnie się nie wyrabiał. Teraz ma 4 dni, się dalej nie wyrabia. Dlatego, że chłopak on jest super, super dokładny. Jak szkolenie ma każdego dnia kończyć się 18, to ostatniego dnia, no jest tam 18:15 i nie wypuści kogoś, aż nie każdy nie zrobi tej techniki poprawnie, więc jest bardzo fajna, precyzyjna praca z
kręgosłupem. Ty byłeś w tym szkoleniu. Co chcesz powiedzieć na jego temat? No, że jest faktycznie dosyć wymagające, ale jeśli się ten materiał przyswoi, to jest bardzo pomocne, bo jest na początku troszkę takiej pracy globalnej w ogóle z tą tkanką powięziową. Trochę inne podejście niż mamy na masażu tkanek głębokich, ale moim zdaniem to się całkiem fajnie zazębia, bo tam ta praca jakby nie uwzględnia poszczególnych mięśni, tylko jakby całe takie grupy można dosyć szybko przeskanować całe ciało, popracować nad zmniejszeniem tonusu. Już na przykład od razu w całym biodrze, czy w całym kolanie, w całej obręczy barkowej i gdzieś tam dalej z tego wychodzić do technik takich już powiedzmy mobilizacyjnych. No, szkolenie jest zorganizowane w ten sposób, że jest tak, to tak na masażu tkanek mniej więcej też tak robimy, że jest od ogółu do szczegółu, czyli taki bardzo, bardziej globalny do pracy bardziej lokalnej, ale tam się pojawia już naprawdę fajna, precyzyjna diagnostyka, palpacyjna, funkcjonalna, naprawdę szkolenie jest spoko i jak po prostu lubicie dostawać mentalny wpierdziel, łomot, to myślę, że Kamil wam go chętnie spuści. Więc tak to wygląda. Naprawdę, ja też szkolenie robię, Marcin to robił u nas w firmie. Każdy, chyba większość osób też szkolenie robiła. Mhm. I bardzo, bardzo mocno zachęcamy, w gabinecie przydaje się. Dobra. Kolejną rzeczą w gabinecie, ono się też pojawia dla osób, które są zainteresowane tego typu pracą. Mi się zdarza tak pracować rzadko, bo też nie pracuję w sporcie i trochę mało pracuję w profilaktyce. To jest taping, który prowadzony jest z Justyną Żyło i to też jest oczywiście szkolenie, od którego dużo osób zaczyna i jest jak najbardziej okej. Okay. I tam oczywiście to nie jest takie szkolenie, że tam dostaniecie gotowe aplikacje, tu robicie tak, tylko jakby uczy was myśleć, więc przez dwa dni rzeczywiście można potem nauczyć się myśleć i w ten sposób sobie gdzieś tam te narzędzia wykorzystywać jako gdzieś tam uzupełnienie terapii, bo jakby musimy to wiedzieć i to warto o tym wiedzieć, że taping to nie jest jakaś genialna forma terapii stricte, tylko to jest po prostu bardzo dobre uzupełnienie terapii. Więc jak na przykład ja słyszę o terapeutach, którzy pracują w ten sposób, że idą, a ktoś przychodzi do nich na terapię i oni tylko i wyłącznie kleją taśmy, to po prostu niedobrze mi się robi, bo tak. Stwierdzam, że to jest po prostu głupota na maksa. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które Justyna też od razu hejtuje na wejściu. Dokładnie, więc jak chcecie traktować taką formę uzupełnienia, no to super, Justyna was naprawdę jest w stanie to przeprowadzić w fajny sposób i będziecie cieszyć się potem robiąc sobie tę aplikację, jak uzupełnienie waszej terapii. Jak już jesteśmy przy temacie Justyny Żyły, to tutaj wjeżdża w tym roku w styczniu perełeczka, na którą dawno czekaliśmy. A mianowicie jest to terapia narządów trzewnych, czy wewnętrznych. I to jest coś jakby, co było takim powiedzmy elementem, którego nam brakowało w naszej firmie szkoleniowej. Tak, bo my sobie taką pracę gdzieś tam powiedzmy rozpoczynamy pośrednio, czy na terapii nerwowo-mięśniowej. To za chwilę będziemy o tym mówić. Tak, czy na masażu tkanek głębokich. Ale w sumie bez szczegółów. Tak, no więc to jest trochę za mało czasu, żeby to zrobić szczegółowo. Plus fajnie, gdyby ktoś doprowadził, kto się tym na co dzień bardzo, bardzo dużo zajmuje. I wczoraj dzwonił do mnie nasz kursant jeden i pytał się, bo on już jest po masażu na mokich, jest po innych naszych szkoleniach, jest po w ogóle też innych szkoleniach i on często zdarza się pracować z jamą brzuszną, ale nie czuje się jakby w 100% pewien, co on tam dokładnie robi, co tam się dokładnie znajduje, jak to ewentualnie może wpłynąć na jego formę terapii, a nie oszukujmy się, praca z obszarem brzucha jest super ważna, jeśli chodzi o terapię manualną. I bez tego to tak naprawdę ciężko mieć fajne efekty często. No trzeba to robić, co tu dużo mówić, co trzeba to robić. I jak ty z was myślisz, że terapia wisteralna jest w ogóle bez sensu, to nie wiem, czy wiecie, ale robiąc cokolwiek i tak macie na to wpływ. Bo i tak pracujecie z mięsiem biodrowym, lędźwiowym, a gdzieś tam z przeponą, z mięśniami międzyżebrowymi i to ma wpływ na trzewia, więc fajnie po prostu o tym wiedzieć, bo i tak pośrednio to robicie. I to może wiedzieć, kiedy to świadomie po prostu wykorzystać. Tak. I po prostu jest czterodniowy kurs, który podzielony jest na dwa moduły z Justyną Żyłą i tam rzeczywiście będzie coś, co... Ja myślę, że to nie jest dobry kurs na start w ogóle. Coś tam fajnie byłoby chyba już wcześniej. Człowieka świadomie dotykać. Czyli już fajnie by się pracowali z tkanką łączną, powięziową, o co chodzi, restrykcja, luz i tak dalej. Czyli raczej będziemy to formować u siebie do absolwentów, albo osób, które troszeczkę pracują,
albo już trochę kursów zrobili, albo chcą zrobić nawet taki masaż nadmukich i mówię, okej, to jest fajne, już jestem w stanie jakoś tam podstawowe efekty osiągać, ale ta praca w brzuszu, no to jest jeszcze nie do końca to, co bym chciał, to wtedy kurs terapii trzewnej u Justyny, bardzo spoko, serdecznie polecamy. Ja się bardzo cieszyłem, jak Justyna zaproponowała mi, że chciałaby taki kurs u nas zrobić, więc słuchaj, bierz, to jest pole, które jest niezagospodarowane, a po prostu ktoś tam musi coś zacząć robić. I tak naprawdę ostatnim kursem, o którym teraz będziemy mówić, to jest terapia nerwomięśniowa i to jest to, co zdarza nam się ostatnio promować pod kątem choćby filmów na YouTubie. Jak przychodzi pacjent i na przykład wykorzystujemy testy kinezjologiczne, ewentualnie mamy takie grubsze rozkminy, to jest przede wszystkim oparte na terapii nerwomięśniowej, a sama terapia nerwomięśniowa jest oparta na założeniach z kinezjologii stosowanej. Więc serdecznie polecamy, jak piszecie na przykład do mnie, albo piszecie na projekt masaż, piszecie gdziekolwiek, że okej, ta forma diagnostyki, którą przedstawiamy, Wam się podoba i pytacie się, gdzie możecie się tego nauczyć, to najlepszym wstępem, wydaje mi się, jest właśnie kurs terapii nerwomięśniowej. Dokładnie tak. Chcesz rozumieć jeszcze bardziej? Kurs oczywiście prowadzony jest przeze mnie i przez niego. Tak. Ja prowadzę pierwszy moduł, Maciek prowadzi drugi moduł. Jest jeden wyjątek, gdzie jesteśmy dwóch. I razem prowadzimy cały, a to za chwilę. To zaraz. Faktycznie na terapii nerwowo-mięśniowej idziemy przez bardzo dokładną diagnostykę całościową, gdzie staramy się nie tylko skupić jakby na strukturze i funkcji narządu ruchu, bo to jakby od tego wychodzimy. Więc na przykład możemy znaleźć takie fajne rzeczy, gdzie no nie wiem, możemy mieć stary uraz stopy i dlaczego dokładnie on u pacjenta będzie sprawiał, że ma problem z barkiem po stronie przeciwnej, chociażby. I tutaj można sobie wstawić dowolny jakiś inny przykład, bo często się pojawiają pytania. A czy może być tak, że jak ktoś ma problem gdzieś tam jakiś z kolanem, to, że od tego zrobi mu się problem w odcinku szyjnym, bo bardzo często się spotykamy z takimi pytaniami. Tak. I my kiedyś po prostu mówiliśmy, że teoretycznie tak, a teraz mówimy, sprawdźmy to, bo no po prostu wiemy, jak to zrobić i po prostu tego uczymy w trakcie tych dwóch modułów. Później jakby idziemy też dalej, bo sprawdzamy też zależności między, powiedzmy, strukturą, czy jakby tym naszym narządem ruchu, jego funkcją, ale funkcją właśnie czy narządów wewnętrznych, czy w ogóle biochemią naszego organizmu, bo troszeczkę rozmawiamy o takich rzeczach jak chociażby stan zapalny, gdzieś troszeczkę hormony, ta nasza strefa taka emocjonalna, w ogóle trawienie i przechodzimy też przez to, dlaczego tak może być, po prostu sprawdzamy to też na sobie. Terapia nerwowo-mięśniowa jest takim bardziej warsztatem, tak, gdzie my to sprawdzamy wszystko na sobie, na takich, powiedzmy, no, prawdziwych przypadkach, tak? Bo rozwiązujemy też swoje problemy nawzajem, dokładnie się diagnozujemy i sprawdzamy od razu na bieżąco te wyniki. Kurs też nie jest dobrym pomysłem na start od razu, dlatego że jest trudny. Jest trudny, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tam jest rzeczywiście dużo diagnostyki funkcjonalnej. Mm-hmm. I z jednej strony no, jest diagnostyka funkcjonalna, więc w sumie od diagnostyki warto byłoby zacząć, więc może na start. Ale fajnie było mieć już jakieś troszeczkę wiedzy na temat pracy z pacjentem, dlatego że dobrze było tę diagnostykę od razu uzupełnić terapią. I co prawda w tym kursie trochę jest elementów terapeutycznych, ale to jest taka 1/3. 2/3 to jest raczej diagnostyka, więc raczej też będziemy, tak samo jak w przypadku Justyny Żyły, zachęcać osoby, które już na przykład były po innych naszych szkoleniach, czy to MTG, czy Kamilu Marchowskim, czy Marcinie Zrzymulskim, żeby później właśnie rozszerzyć to o terapię nerwomięśniową. Więc jest tak to wygląda. Też dosyć dużo nauki. Tak, więc nie polecałbym osobiście osobom, które szukają łatwych rozwiązań i schematów do pracy z pacjentem. No, typu, jeśli ktoś ma problem z tym, to zrób to, to i to. Nie, to się tutaj nie uda. Tam nie ma niestety żadnych algorytmów, które takie w ogóle jest na głęboką wodę, można się powiedzieć, wypływa. I co jeszcze ciekawego? No, szkolenie jest zorganizowane w ten sposób, że najczęściej są na 2 moduły po 3 dni i jest jakaś przerwa między nimi, około miesiąca, 2 miesięcy, żeby móc sobie opracować w ten sposób i zobaczyć sobie, jak to działa na moich pacjentów i tak dalej, więc tak to wygląda. Co jeszcze ciekawego? Są tak naprawdę 2 wyjątki,
zarówno pod kątem masażu tantalnego mokich, jak i terapii nerwomięśniowej, że jesteśmy z Maćkiem razem. I jest to coś takiego, o co pyta bardzo dużo osób, mianowicie są to kempy. Czyli takie wyjazdy, które są trochę takimi wakacjami, ale też szkoleniem. Odbywa się pod Warszawą, możecie sobie wstukać, tutaj zresztą linki będą wszystkie pod tym materiałem. I tam tak naprawdę mamy dość mocno zorganizowany czas. Mm-hmm. Jeden kemp jest poświęcony na masaż tkanek głębokich i trwa to łącznie z 8 dni, więc jest troszeczkę więcej niż na innych kursach. A drugim szkoleniem jest terapia nerwomięśniowa, która też trwa o jeden dzień dłużej. Bo jak tak naprawdę terapia nerwomięśniowa trwa 6 dni, to tam trwa 7 i jesteśmy też we dwóch, plus pomaga nam jeszcze jakaś osoba, pewnie, na pewno będzie Grzesiek po prostu, jak to co roku zresztą. To on organizuje te kempy tak naprawdę. Więc bardzo Was mocno zachęcamy, bo miejsca się rozchodzą błyskawicznie i podejrzewam, że ten film będzie publikowany, czyli zaraz. Tutaj miejsc będzie bardzo mało, więc warto byłoby się wstukać. No, szybka piłka. Krótka piłka, idziesz albo nie idziesz, no nie? I słuchajcie, mniej więcej tak to wygląda. Także krok po kroku Wam powiedzieliśmy, co w tej naszej firmie szkoleniowej jest i co warto byłoby zrobić. Jest szansa, że te kursy będą się rozbudowywały, że tych kursów będzie prawdopodobnie jeszcze u nas więcej, bo jest kilka takich elementów, których nam brakuje, tak? Pod kątem ruchowym, pod kątem właśnie... Pracy z dziećmi chociażby. Pracy z dziećmi, pracy z neurologią taką ostrzejszą, tak? Mhm. Ale krok po kroku, powoli, na razie tak ta oferta jest dość bogata, więc zerknijcie sobie na naszą stronę, co tak naprawdę mamy, kiedy są terminy, w jakich miastach są terminy i oczywiście Was serdecznie na te kursy zapraszamy. No dzieje się trochę. Jak macie jakieś pytania, oczywiście, to piszcie nas na maila, będziemy Wam odpowiadać na nie wszystkie i widzimy się prawdopodobnie na różnych fajnych szkoleniach w Polsce, bo tych miast, gdzie jesteśmy, jest sporo póki co, więc korzystajcie z tego, bo prędzej czy później tak będzie wszystko w Warszawie. Pewnie tak. Miło było z Wami tutaj spędzić poranek czwartkowy w Katowicach. Piękne widoki na katowickie bloki mam przed sobą. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Jak lubicie takie nasze smęty, to będziemy częściej nagrywać takie rzeczy. Postaram się. Jakieś rozkminy z pacjentami albo dotyczące szkoleń. Trzymajcie się. Hej.